Cześć wszystkim z tej strony, Kadar, to jest kolejny gameplay z Metro Last Light. Jak zauważyliście, odcinki rzucam często, gdyż strasznie mi się chce nagrywać tę grę, bo jest bardzo fajna. Mam nadzieję, że będzie jeszcze bardziej oglądana. Już na samym początku mamy jakąś nową notatkę. Możecie sobie oczywiście znowu przeczytać. Zatrzymać sobie filmik, bo mi się nie chce. No ale dobra, idziemy za Pawłem. Wow. I co on tak po prostu wszedł w tych faszystów w stroju typków z obozu czerwonych? A ja ze Sparty? I tak sobie idziemy? O, super. Что там еще? Побег! Мой черт подери! Перебили охрану и скрылись! Ёлки-полки, то с серых панцерных все зна. Добро, спритуемы! Не шчолай, Павел, ты кучекай. О, яка ты на мечте учечка. Як бы то было в фильме якимś. Ja pierdziele. Jakby to było w jakimś filmie, to wiecie, co by się stało? Na pewno by się, albo ja, albo on by się potknęli. Tak to już jest w filmach. Zawsze się ktoś musi potknąć, jak trzeba uciekać. Paweł, co ty tu robisz? Nie dogonicie nas. Nam udało się niemożliwe. Strasznie krótki rozdział. Moja zadacza przedupredzić orden, że czarny propał. To znaczy przyznać, że zadanie prowalone. No teraz, kiedy czarny popał w metro, w одиночку mnie go nie rozyskać. Нужно выбраться на ближайшую нейтральную станцию. Так, кажется, оторвались. Теперь ну и где сейчас мы идем? Больше некуда. И как там, живой вообще? Молодцом, Роник вещь. Черт, тупик! А ну, держись! Pozwolisz mi samemu troszeczkę pochodzić? Bo ja tu nie mam broni żadnej, praktycznie. Swojego sprzętu to już chyba nie odzyskam. O, chociaż mam latareczkę. Tylko Paweł, proszę, zwolnij, bo ja tutaj... Kurde. Bo ja tutaj w metrze to chodzę swoim tempem. Bo muszę szukać wszystkich skrytek. Pięknie. Artyom, duj сюда! Rewolucja nie czeka! Opa! Tak, ty podожди, a ja gляну co tam. Co za... Szpion! Chwadajcie go! No i się gdzieś wpierniczył i go złapali. Ot, pomoc taka. Dobra, naboje. Dobra, zgaszę tę latarkę, bo jeszcze mnie zaraz łapią.
No panowie, nie widzicie mnie tutaj. Mnie tutaj nie ma. Proszę nie siedźcie, bo mnie tutaj nie ma. Zaś ten beton tutaj został tak zniszczony, że widać tylko zbrojenie. Nie widziałeś mnie? Dobranoc. Macie przy sobie jakieś... Co to, jakiś shotgun chyba? To nie, bo to zaraz... Wywoła mi tutaj niezły hałas. Dobra, teraz trzeba się chyba... Za gówno mi tu świeci. Teraz się trzeba będzie chyba troszeczkę poskradać. Czyli coś, co lubię. Ja bardzo lubię się skradać. Dobra. Chyba to tylko jakoś mądrze rozegrać, cholera. Już czuję, że mi się nie uda, albo będę ten etap powtarzał parę razy. Ten dupek w oknie mi przeszkadza. Mógłbym ich zdjąć, żebym miał jakąś snajperkę. Dobra, czekajcie, zaraz może zrobię mały postęp. O, dobrze, koleś odszedł. Boom, headshot. Ale leży w cieniu, więc go chyba nie zauważą. Nie wiem, po co ja tyle gadam cały czas do was. Kurde, ile ich tam jest w tym środku. Dobra, nie widzicie mnie. Panowie. Ja lubię się skradać, ja nie lubię z gier, w którym chodzi... Znaczy w sumie tutaj nie chodzi o jakieś skradanie, ale no ja po prostu lubię. Kurde, ten koleś się cały czas na mnie gapi, cholerny. O tak. Idź, stań sobie tutaj. Dobranoc. Trzeba to mądrze rozegrać. Mówię, mi tu brakuje opcji zapisania gry. Dobra, nie widzicie mnie? Dobra, póki co jest stabilnie. Tutaj tych gówniarzy jest zbyt dużo, żeby tu cokolwiek zrobić. Będę musiał się jakoś przemknąć. Tylko jak tam wejść na górę? Ten koleś tu cały czas wystawia łeb. Kurde mać. O, tego tutaj można kropnąć. Dobrze, nie widział mnie. Dupa, nie udało się. No nie udało się tego zrobić super, o, miodzio. Albo nie, pierdziele, bo to nie ma tłumika. Nie udało się tego zrobić super po cichutku, ale przynajmniej nie wzbudzili takiego alarmu, że... Musiałem się z nimi wdawać w bezpośredni ogień. Dobra, teraz troszeczkę tutaj poszabrujemy. Co my tu mamy? Też muszę uważać, bo tu... O! Perfekt. Rewolwer z tłumikiem. I jeszcze z... Ale czemu oni mnie w ogóle zauważyli? A to takie coś. To ja muszę to zwrócić, ja czegoś takiego nie chcę. To nie jest rewolwer, to jakiś jednostrzałowiec. To pierdziele takie coś. Dobra, szukamy, szabrujemy.
Poczytajcie sobie, mi się nie chce. Szkoda tylko, że dałem się wykryć. Co troszeczkę niweluje moje plany dotyczące zdobycia pewnych achievementów. No ale trudno. Dobra, muszę się kierować dalej, bo coś zastałem tutaj w miejscu. A jak ja w ogóle mam iść dalej? Którędy ja mam iść dalej? Tu już nic nie ma więcej do podniesienia? Dobra, idziemy. Poszabrowałem. Aha, dobra, tędy. Łączmy lampeczkę. Na wszelki wypadek. Co my tu mamy? Koleś się chyba poddał. Poddałeś się, to cię nie zabije, tylko głuszę. Pełnie dobry uczynek. O, kolejna notatka, bardzo dobrze. Możecie sobie przeczytać. Czyli nóż się rzuca. A, to tak się rzuca, dobra. Gdzie on teraz poleciał? Kuźwa, no... Straciłem nóż. No w dupę. Też zachciało mi się rzucać. Dobra, nieważne. Trzeba zniszczyć źródło światła. Nie ma tu jeszcze jakichś ukrytych skrzyneczek, w których by się znajdowały jakieś dobra. Nie ma, no to idziemy dalej. Znowu koniec etapu. Наверняка ждёт петля. Кто знает, что было бы со мной, если бы он не вытащил меня. Красный, синий, жёлтый, какая разница? Он рисковал своей жизнью ради меня. В метро такое случается нечасто. Я не могу его тут бросить. Kurde, w takiej wentylacji to klaustrofobii można się nabyć normalnie. Я знал, что не бросишь меня. Мы ж с тобой как эти, как мушкетеры. Один за всех и все за одного. Я тебе по гроб жизни. Достань только меня отсюда, а я тебя к твоим выведу в два счета. Дьявол, это за мной. За мной идут. На вешалку. Давай, брат, не подведи. На тебя все надежды. Еще гласней гадать, чтобы они услышали, видишь? На выход, крыса краснопузая. Nie cierpię się czołgać w jakichś wentylacjach. O kurde, ale ich tutaj jest. Dobra, jest save point. To wiecie co? Może zakończę właśnie w tym miejscu, jako iż był save point. Tych odcinków będzie jeszcze dużo, bo nie są zbytnio długie. Zobaczę, czy będę tutaj nagrywał tę grę do samego końca. Zależy od oglądalności. Tak więc w tym odcinku to już wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku, w którym się to troszeczkę przetrzepie skórę tym panom. Tak więc dzięki za oglądanie, cześć!